Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od Loli. Pytanie dotyczy lęku przed odrzuceniem, lęku przed byciem wyjątkowym. Myślę, że to są te same lęki praktycznie, tylko troszeczkę inaczej nazwane, ujęte troszeczkę z innej perspektywy. Także pozostańcie ze mną tutaj do końca tego nagrania. Czytam pytanie i będę tutaj udostępniał swoją wypowiedź. Zapraszam serdecznie. Hej Damiano, jak poradzić sobie z lękiem przed byciem wyjątkowym, innym od reszty? Pozwolić sobie na bycie autentycznym sobą? Kiedy jestem we flow, jestem kreatywna i zauważam, że to co robię ma dla mnie dużą wartość. Nagle pojawia się lęk, który rozprasza mnie i wychodzę z tego stanu. Zapominam, co miałam zrobić. Zaczynam się bardziej kontrolować, tłumić przy innych ludziach. Lęk przed byciem lepszym w czymś od kogoś, tworzeniem jakiejś wartości, byciem w czymś naprawdę dobrym. Przede wszystkim ja bym tutaj zaczął od pytania, dlaczego odczuwasz ten lęk? Czego jest on wynikiem? Jakie przekonanie wiąże się z tym lękiem? Bo bardzo jest możliwe, że odczuwasz ten lęk i doskonale wiesz, dlaczego go odczuwasz, i w rozpoznaniu przyczyny tego lęku jest już rozwiązanie twojego problemu. Bo może być tak, że jesteś w czymś dobra, jesteś w czymś naprawdę wyjątkowa, kreatywna i boisz się z kilku powodów, tak? Boisz się odrzucenia, boisz się tego, że inni uznają ciebie za lepszą i będą się bać tego, że jesteś lepsza i będą chcieli ściągnąć cię w dół i ty podświadomie się tego boisz, więc blokujesz samą siebie, bo nie chcesz odstawać od reszty. To jest bardzo powszednie w szkołach, na pewno się nieraz z tym zderzyliście, dzieciaki konkurują ze sobą o oceny, to jest też bardzo powszednie w różnych środowiskach pracy. Taki syndrom konkurenta, tak? Syndrom konkurencji, tego, że jak ja będę w czymś lepszy, to będę stanowił zagrożenie dla innych i wobec tego zaczynasz się hamować przed tym. To jest jeden taki powód, dla którego możesz odczuwać lęk. Innym powodem, dla którego możesz odczuwać lęk, jest to, że twoja praca, twoja kreatywność, to co ty robisz, może w pewnym stopniu służyć i działać tylko i wyłącznie na twoją korzyść i być dobre tylko i wyłącznie dla ciebie i nie czujesz się na tyle komfortowo, że to co robisz może wnieść tą wartość do innych ludzi. W takim sensie, że po prostu pracujesz sobie nad jakimś projektem, tak? Może masz jakąś wizję, masz jakiś pomysł, masz jakąś ideę i zaczynasz nad nią pracować i zdajesz sobie sprawę, że cała twoja energia i skupienie idzie w kierunku urzeczywistnienia tej wizji, ale jest ona w 100% twoja i masz takie poczucie, że zaspokajasz w ten sposób tylko i wyłącznie swoje potrzeby i to jest dobre dla ciebie i niekoniecznie jesteś pewna siebie w tym stosunku, czy to jest dobre też dla innych i to generalnie rodzi też takie poczucie, że no jak ja zajmę się sobą, tak, to w pewnym momencie nie będziesz miała kontaktu z innymi ludźmi. Tutaj też przychodzi ten sens odrzucenia. Czy to się spodoba innym ludziom, czy to się im nie spodoba. No i wchodzi tutaj taki syndrom samosabotażu, tak? Zaczynamy sabotować siebie, pojawiają się wątpliwości, ograniczające myśli, ograniczające przekonania. Włącza się system homeostazy, który mówi nie, wróćmy do tego, co już znaliśmy, bo to jest bezpieczne. No i generalnie mógłbym tutaj jeszcze wymienić wiele takich kontekstów, w których można oświetlić ten problem i popatrzeć na niego z różnych perspektyw, ale wszystko tak na dobrą sprawę idzie w kierunku jednego. Mamy siebie, mamy to, co czujemy, mamy nasze autentyczne pragnienia, mamy nasz autentyczny drive. Mamy to, co chcemy robić, zaczynamy siebie sabotować, ponieważ pojawia się lęk, pojawia się jakieś zwątpienie. No i teraz pytanie, w jaki sposób sobie z tym poradzić? Ja mam tutaj kilka takich strategii,
które stosuję na co dzień, które działają i które mogą Wam w tym pomóc. Przede wszystkim wpierw warto jest wziąć kartkę papieru i szczegółowo określić sobie to, jak wygląda Twoja wizja, jak wygląda Twoje pragnienie, jak wygląda Twój cel, tak abyś miała solidny fundament i taki konkret w stosunku do tego, co Ty chcesz robić. Potem zadaj sobie takie pytanie, w jaki sposób to, co ja zrobię, wniesie wartość do życia innych ludzi? W jaki sposób to przyczyni się do poprawy życia innych ludzi? Chodzi o to, żeby Twój umysł znalazł takie połączenie dla siebie pomiędzy tym, co on chce zrobić i jak się z tym czuje, i z tym, jak czują się inni ludzie i czego oni potrzebują. Jak znajdziesz taki punkt wspólny pomiędzy Tobą a innymi ludźmi, to poczujesz dużo większy spokój, ponieważ będziesz miała takie poczucie spójności, że to, co robisz, służy też innym ludziom. I będziesz miała takie poczucie wewnętrznego połączenia, że nikt ani nic nie może Cię odrzucić, ponieważ jesteś spójna w tym, co robisz, na linii ja oraz inni. Jak znajdziesz ten punkt wspólny. I teraz na początku się tym nie przeraź, bo może niekoniecznie też masz taką klarowną i dojrzałą wizję i wiesz dokładnie, co chcesz robić, albo w jaki sposób to naprawdę wprowadza wartość do życia innych ludzi, bo to generalnie buduje się z czasem, to buduje się z doświadczeniem. Gdy już masz tą wizję i ten prototyp tej swojej wizji, to zacznij najpierw działać. Najpierw skup się jednak troszeczkę na sobie. Zbuduj sobie taką motywację, taki model tego, jak chcesz z tym działać, co chcesz z tym zrobić. Potestuj trochę, poćwicz. Jak nabierzesz większej pewności siebie, to wtedy wystaw się na opinię i krytykę ze strony innych ludzi. Ale zrób to w sposób dojrzały. To znaczy nie przywiązuj się do opinii innych ludzi, pozytywnych oraz negatywnych. Ale zadaj sobie pytanie, co ja z tego mogę wziąć dla siebie? Jak ja mogę się dzięki temu nauczyć? Co mi to daje? W jaki sposób dzięki temu staję się lepszym człowiekiem? W jaki sposób przybliża mnie to do poznania siebie? W jaki sposób dzięki temu staję się bardziej spójna i autentyczna? W jaki sposób dzięki temu staję się bardziej szczęśliwa? Bo generalnie z twórczością, z samoaktualizacją, z sukcesem wiąże się wiele czynników. I jednym z takich czynników jest to, że na samym początku jesteśmy bardzo skupieni na sobie i to jest normalne. Ja bardzo byłem skupiony na sobie w projekcie Find Yourself na samym początku, bo generalnie pracowałem nad sobą, starałem się być jak najlepszym nauczycielem, starałem się jak najwięcej nauczyć, starałem się nagrywać wideo jak najlepiej, jak najwięcej, starałem się poznać Was. I teraz w tej chwili no mam już większe takie flow i obycie w stosunku do tego, że wiem intuicyjnie, czego potrzebują inni ludzie i wiem, co takiego mogę dać tutaj od siebie. I ja już wiele tych rzeczy mam w sobie intuicyjnie rozpracowanych i teraz nagrywając te nagrania mogę w pewien sposób wejść głębiej do siebie i wydobyć z samego siebie strategie, które działały dla mnie, które są w pewnym stopniu uniwersalne i mogę się podzielić nimi z Wami. I też możesz pooglądać trochę moich nagrań, tak, ale w takim podejściu troszeczkę strategicznym, to znaczy zobaczyć, w jaki sposób ja się zmieniłem na przestrzeni czasu. Tutaj oczywiście nie musisz być ze wszystkim na bieżąco, tylko powybieraj sobie to, co Cię ciekawi i popatrz na to z takiego meta podejścia, z takiego podejścia troszeczkę będąc nad wszystkim, tak, z takiego podejścia strategicznego i zadaj sobie pytanie, jak wygląda ewolucja twórcy? Jak twórca się zmienia na przestrzeni lat? I to samo możesz zaaplikować do innych twórców, innej twórczości. Bo to, co Ci pomoże w Twoim własnym rozwoju, to jest właśnie znalezienie takich twórców i takich osób, które w pewien sposób robią coś podobnego do tego, co Ty robisz, albo robili coś podobnego, tak abyś znalazł dla siebie lub znalazła taki punkt odniesienia w stosunku do tego, żeby określić siebie w tym miejscu, w którym jesteś teraz, aby stworzyć dla siebie obraz tego, dokąd idziesz i aby nie skupiać się na tych małych szczegółach, które na dobrą sprawę ciebie hamują. Bo tutaj te wątpliwości, ten lęk,
to wynika też z takiego perfekcjonizmu i skupienia się troszeczkę na szczegółach, to znaczy tych takich małych, subtelnych aspektach naszego życia. Przykładowo, co pomyślą sobie o mnie inni, jak zareaguje na to moja mama, co powie mój kumpel, mój przyjaciel, mój znajomy. To są generalnie takie szczegóły. Bo jak skupisz się na swojej własnej wizji i naprawdę pozwolisz sobie na to, aby ta wizja zarezonowała z głębią ciebie, z samopoznaniem, z twoimi wartościami oraz z twoją duchowością, na takiej linii, w której ty będziesz mógł pracować nad sobą, uczyć się, rozwijać, być sobą, być spójny i jednocześnie pomagać innym ludziom, to da to tobie takiego kopa do życia, że będziesz nie do powstrzymania, nie do zatrzymania. Oczywiście nie obejdzie się bez popełniania błędów, bez nauki, bo to generalnie będzie przez całe życie szło, tak? To jest proces po prostu zwany życiem i każdy z nas będzie się tak czy siak uczył. Ale to, co da tobie najwięcej szczęścia i satysfakcji, to jest to, że ty w końcu weźmiesz odpowiedzialność za siebie i za swoje własne życie i sam podejmiesz tą decyzję, że chcesz zaangażować się w życie. Nie będziesz czekał, nie będziesz czekała na to, aż życie będzie cię zmuszać i pociągać tobą jak sznurkami, tak? Tylko w końcu ty zaangażujesz się w to życie. I to jest to, co na dobrą sprawę będzie trzymać cię na tej ścieżce do końca twojego życia. To jest właśnie poddanie się swojej własnej ścieżce oraz ciągła chęć pracowania nad sobą. To są słowa Josepha Campbella, twórcy, autora, który mega mnie zainspirował do swojej własnej podróży. Bo pamiętajcie, że to jest generalnie podróż bohatera. To jest jeden z największych memów w naszym społeczeństwie. Bohater to jest właśnie taka osoba, która podejmuje tą decyzję, że chce żyć w zgodzie ze sobą, chce odbyć swoją własną podróż po to, aby przynieść do społeczeństwa święty graal w postaci tego odkrycia, tej innowacji, tego talentu, który ma, tak aby służyć później ludziom i oświetlać ich drogę, opowiadając m.in. o swojej własnej przebytej podróży. Także generalnie nie bój się swojej własnej wyjątkowości. Każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas ma ten swój talent. I uwierz mi, nasze społeczeństwo byłoby dużo piękniejsze, gdyby każdy uwierzył w siebie, każdy poczuł swoją wyjątkowość. I każdy stale przypominał sobie o tym, co jest tutaj tak naprawdę ważne, zamiast gdzieś tam oceniać, czy krytykować, czy hejtować, będąc po prostu nieszczęśliwym tylko i wyłącznie z powodu tego, że ktoś nie jest w stanie zająć się sobą w swoim własnym życiu. Bo tak generalnie mogę to podsumować. Powiedziałbym tutaj jeszcze całkiem sporo rzeczy, ale resztę informacji zawartych jest w innych moich nagraniach i jeżeli będziecie chcieli, ja z miłą chęcią będę wypowiadał się na te tematy jeszcze szerzej, w różnych ujęciach, w różnych kontekstach. Także jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego tematu lub innego tematu, napiszcie je proszę na dole w komentarzu. Z miłą chęcią przeczytam, z miłą chęcią pomogę, tak jak mogę. I tak, i życzę wam wszystkim bardzo serdecznie powodzenia na drodze waszej dotyczącej samopoznania, samorozwoju, życia w zgodzie z własnym byciem, życia w zgodzie z własnymi wartościami, życia w zgodzie z duchową prawdą oraz obecnością tego, co dzieje się tu i teraz. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli macie jakieś pytania, proszę napiszcie je na dole w komentarzu. Udostępnijcie ten film na Facebooku, naciśnijcie przycisk subskrybuj, aby być z każdym filmem na bieżąco. Myślę, że to jest jedna z takich najbardziej wartościowych rzeczy, jakie możecie zrobić w swoim własnym życiu, czyli być na bieżąco z moimi materiałami, do czego was szczerze zachęcam. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, zobaczcie proszę na Patronite'a, na PayPala, na dole są wszystkie odnośniki.
Zapraszam Was na konsultację, jeżeli chcecie skorzystać z kursu pewności siebie. Również szczerze zachęcam. Zapraszam Was również do grupy na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Możecie z niej skorzystać, poznać nowych ludzi, wymienić się różnymi przemyśleniami, informacjami. Także możemy budować jedną wielką wspólnotę, nie? To brzmi trochę jak taka komuna. No ale generalnie stąd się wzięło słowo community, czyli wspólnota. Myślę, że robienie czegoś takiego w sposób świadomy może naprawdę wprowadzić całą masę wartości do naszego życia, tak abyśmy byli szczęśliwszymi po prostu ludźmi. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.